Witamy w wiadomościach futbolowych szóstek i witamy z Ligi C2. Jesteśmy po 9 tygodniu rozgrywek. Nie ma lipy, wygrywa z Rochem 9-2. Wygrywa 9-2, natomiast ten wynik tak wysoki jest efektem przede wszystkim ostatnich 10 minut. Wcześniej nie ma lipy, miało sporo problemów z Rochem. Roch nawet jako pierwszy zresztą objął prowadzenie. Do przerwy przegrywał tylko 1-2, a tuż po przerwie wyrównał. Natomiast od momentu strzelenia bramki na 3-2, no to już toczyło się tylko po myśli nie ma lipy. Na ostatnie 10 minut to kilka goli, powiększenie przewagi, no i zwycięstwo nie ma lipy, które umocniło się na miejscu w górnej części klasyfikacji. GDA Investment wygrywa z Delphi 6-4, to też mecz walki, można powiedzieć. Tak, natomiast mecz bardzo, bardzo interesujący. Co prawda zaczęło się zgodnie z planem, bo od dwóch szybkich bramek GDA. Natomiast potem Delphi wyprowadziło 3 kontrataki, które wyprowadziły ten zespół na prowadzenie. To prowadzenie Delphi utrzymało do przerwy. W drugiej połowie jednak musiało uznać wyższość GDA, które podkręciło tempo, zepchnęło Delphi do defensywy. Co prawda Delphi zdobyło jeszcze gola z rzutu karnego, no ale on nie odwrócił jakby tej tendencji, która prowadziła do zwycięstwa GDA. GDA wygrało ciężki mecz. I ciągle liczy się walce mistrzowskiej tytuł. UPM Kmenew wygrywa z 34B, z Wielką Szóstką. No też cały czas aspiruje do tych czołowych miejsc. Tak, natomiast trzeba powiedzieć, że Wielka Szóstka to jest zespół z dolnych rejonów tabeli broniący się przed spadkiem, więc tutaj jakakolwiek strata punktów przez UPM byłaby niespodzianką. Pamiętamy, że Wielka Szóstka co prawda ostatnio z Rochem wygrała, natomiast męczyła się z grającym w piątkę rywalem, więc tutaj zwycięstwo czy remis nawet Wielkiej Szóstki byłoby sporą niespodzianką. UPM wygrało, nadal zachowuje miejsce w czubie tabeli. Zobaczymy, czy utrzyma je do końca sezonu. 34B przegrywa za Mondeusem 3-8. Tak, i tutaj 34 jest to, nie gra w tym sezonie dobrze. Ma tylko 6 punktów na koncie, broni się przed spadkiem, więc zwycięstwo Amadeusa nie jest niespodzianką. Zespół ten zagrał dobre zawody, 34 się starało dotrzymać kroku, no ale nie było w stanie. No i zawodnicy fioletowych strojach pozostają z kompletem punktów. Mają na koncie 7 zwycięstw i ani jednej straty. Tak więc ten początek, ta pierwsza połowa sezonu dla Amadeusa bardzo, bardzo udana. FC Portoryzce wygrywa ze Spartanem 10-2, chociaż po pierwszej połowie było tylko 2-1. I dzięki tej wygranej FC Portoryzce poprawiło bilans bezpośrednich meczów. Do tej pory te zespoły mierzyły się 4-krotnie i 3 razy wygrywał Spartan. Jeśli wygrywał, to strzelał FC Portoryzce przynajmniej 8 goli. Teraz było inaczej. Wygrało FC Portoryzce dzięki udanej drugiej połowie. Wygrało zdecydowanie. Tym samym zrewanżowało się za kosztowną porażkę z poprzedniego sezonu, bo pamiętamy, że ta niespodziewana przegrana ze Spartanem kosztowała, jak się później okazało, medale brązowe FC Portoryzce. Zgadza się. TSA i Ogłowice remisują z Czarnym Lotosem 3-3 i wydaje się, że nikogo ten remis nie satysfakcjonuje. Nikogo nie satysfakcjonuje z tego względu, że tak naprawdę w dalszym ciągu obie te drużyny są mocno zagrożone spadkiem. Czarny Lotos ma na koncie w tym momencie 5 punktów, czyli tyle samo co Sparta, natomiast Jugowice mają tych punktów 7. To pozwoliło przesunąć się na 8 miejsce w tabeli, no ale nad strefą spadkową dalej to są tylko 2 punkty przewagi. Mogło się wydawać, że Jugowice teraz po meczach z czołówką ligi będą szły w górę, natomiast Czarny Lotos to nie był dla nich łatwy rywal. W poprzednich dwóch meczach raz co prawda Jugowice wygrały, ale tylko różnicą jednego gola. No a raz też właśnie padł remis, czyli to jest drugi remis w bezpośrednich meczach tych drużyn, więc niejako tradycja, że mecze pomiędzy Jugowicami a Czarnym Lotosem są po prostu zacięte, tak było i tym razem. Gdow United wygrywał z FC Buczerz 10-6, kolejne już zwycięstwo Gdowa. Natomiast FC Buczerz też postawiło się i też zdało strzelić 6 bramek. 6 bramek, w pewnym momencie nawet było 5-4 i FC Buczerz rzeczywiście tutaj faworyzowanym rywalom się mocno postawili. To co Buczerzów może cieszyć, to właśnie, że zaczęli strzelać gole. Pamiętamy w poprzednim tygodniu 8 goli wbitych w 34B, teraz 6 goli wbitych Gdowowi United, więc to może cieszyć. No a Gdów wiadomo, że potencjał w ofensywie ma i te 10 goli to kolejna już dwucyfrówka tej drużyny, więc Buczersi zbytnio rozczarowani nie mogą być. Najwięcej strzelonych bramek w całej lidze C2 ma właśnie Gdów United. Tak, więc Gdów tutaj myślę, że teraz czeka na mecz z Amadeusem.
do tego meczu się przygotowuje. Pamiętamy, w poprzednim sezonie wydawało się, że to zwycięstwo nad Amadeusem da drużynie Gdowa tytuł mistrzowski. Stało się inaczej, Gdów potem tracił punkty, no i Amadeus sięgnął po tytuł. No i teraz okazja dla rewanżu podwójnego, bo Amadeus może się zrewanżować za porażkę w bezpośrednim meczu, a Gdów może się zrewanżować za porażkę w całym sezonie ligowym. W tym momencie Amadeus ma komplet punktów na koncie, 7 zwycięstw w 7 meczach, Gdów ma 2 porażki na koncie. No i jeśli przegra z Amadeusem, no to już o mistrzostwo nie powalczy. Jeśli wygra, no to sytuacja będzie mocno zagmatwana, bo będzie najprawdopodobniej będą 3 drużyny z 1 porażką na koncie, no i Gdów, który będzie miał 2 przegrane, a więc no ten mecz to jest jeden z kluczowych meczów sezonu w Lidze C2, ale jeszcze też kilka ciekawych przed nami. Tak więc zapowiada się niesamowite widowisko. Zobaczmy na 6 tygodnia i do zobaczenia za tydzień.